Czy jest taka choroba jak przeziębienie? Większość leków, które oglądamy w reklamach, to są leki, których ja bym w życiu nie polecił pacjentom. Jakie są typowe objawy dla infekcji wirusowej? To jest pytanie z tezą, proszę pani. Ta angina zaczęła się od bólu pleców. Przeziębienie, bierz witaminę C. Jak mamy działać z tą gorączką? To jest dla nas dobre. Jak mamy się kurować w domu? Nie mów, że już koniec. 10 minut temu skończyliśmy, nie? Dobrze, wracamy? To my spadamy, tak? A z nami nasz wspaniały, przemiły, sympatyczny i wyspany dzisiaj dr Michał Domaszewski. Dzień dobry. Tak, w skali od 1 do 10 to tak 5 wyspany, ale postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania. Dobrze. Słuchaj, ja chciałam cię przepytać, bo tak jak mówiłam w zapowiedzi, albo jesteśmy chorzy, albo mamy kogoś chorego obok, albo będziemy chorzy. Ty piszesz na swoich mediach społecznościowych, śledźcie go na TikToku dr Michał, na Instagramie dr Michał i na Facebooku. Piszesz, że przyjmujesz jakieś w ogóle setki pacjentów, co chwilę masz kogoś na dodatkową wizytę. Tak. Dzisiaj rano w telewizji trąbią o obłożeniu szpitali, poradni i tak dalej. Wszyscy wiemy. A ja chciałabym dzisiaj trochę porozmawiać z tobą i tak, żebyśmy weszły na trochę wyższy poziom zrozumienia tych infekcji. I pierwsze pytanie jest do ciebie takie. Czy jest taka choroba jak przeziębienie, czy jednak musi być jakiś patogen wywołujący infekcję? To jest pytanie z tezą, proszę pani. To jest pytanie z tezą, panie doktorze, ale możesz zaprzeczyć. Ale wtedy odrzucimy część tą dobrą pytania, tą właściwą. Więc jest coś takiego jak przeziębienie i to jest choroba. Mało tego, to jest część nawet rozdziału podręcznika medycznego. Jak leczyć przeziębienie, skąd się ta choroba bierze, jaki jest jej przebieg. To jest prawdziwa choroba, która istnieje. Ma ona swój kod ICD-10, J00, więc absolutnie istnieje taka choroba. Ale to nie oznacza, że my nie jesteśmy podczas przeziębienia zainfekowani. Bo to, co budzi moją irytację, to jest to, że jak ktoś ma rozpoznane przeziębienie, to jest takie poczucie, że niczym nie jest zainfekowany. Nie, no jest. Takie jest. No właśnie. I to chciałabym, żebyś wyjaśnił, na czym to polega. Oczywiście. Bo ja jest to w rodzinie zainfekowany wirusem, koronawirusem, RSV-wirusem, rinowirusem, adenowirusem, wirusem grypy lub paragrypy, bo też, co jest jeszcze taką zagadką i w sumie czymś dziwnym, to, że grypa i paragrypa też może wywoływać przeziębienie. Więc już wszystko się nam pomieszało po tej pandemii. Już. No bo tak naprawdę chyba to przeziębienie to jest pewien zestaw objawów, prawda? No, zestaw objawów, oczywiście. Tylko co teraz stanowi największą zagadkę? Do tej pory było tak, że czasem przeziębienie i grypę mogliśmy odróżnić na podstawie objawów. Obecnie największą zagadką dla lekarzy jest to, co to za choroba, bo są trzy główne, czyli przeziębienie, czyli grypa i infekcja RSV, które mogą wyglądać identycznie, a zupełnie inaczej się każde z nich leczy. No właśnie. Bo wiesz co, za moich czasów, jak ja chodziłam do szkoły medycznej, to było w ten sposób. Dzieliło się tego typu infekcje tylko na identyfikację. Bakteryjna albo wirusowa. Różnymi metodami, tak? Jeżeli była bakteryjna, to z reguły się wprowadzało antybiotyk, a jeżeli była wirusowa, to się nie robiło nic, tylko wzmacniało pacjenta, nie identyfikując tego patogenu. Mam wrażenie, że teraz to się jakoś od czasów mojej szkoły chyba zmieniło. Teraz w niektórych przypadkach stosujemy leki przeciwwirusowe. I to faktycznie działa. Których na ten czas nie było, do tej szkoły. Bo to jest wynalazek ostatnich 20 lat, plus jeszcze oczywiście czas na to, żeby je wprowadzić, zobaczyć, jak one działają. I ja mogę powiedzieć już z perspektywy czasu, że one działają, tylko trzeba je bardzo szybko dać pacjentowi. I one są wszystkie na receptę. Czyli istnieją leki przeciwwirusowe i trochę obalamy mit, że jeżeli jest to choroba wirusowa, to tylko wzmacniamy organizm, bo by farmacja zrobiła krok do przodu i znalazła leki działające na choroby wirusowe. Mm-hmm. I to są różne leki na różne choroby wirusowe? Tak. A, no, siedzimy, rozumiem, przy infekcjach cały czas. Cały czas. Idziemy, nie idziemy w stronę opryszczki. Nie, w ogóle. No dobra, to siedząc na przykład czysto przy infekcjach wirusowych, no to mieliśmy epidemię, weźmy pierwszą z brzegu epidemię COVID-19. Tak. Po latach wynaleziono w końcu lek, on się nazywa molnupiravir, był przez chwilę w Polsce, zniknął, ale był naprawdę skuteczny. Ale jest zarejestrowany w Polsce? Był w Agencji Rezerw Rządowych, ja go stosowałem, bardzo fajnie działał, naprawdę świetny lek. Ale z jakichś powodów zniknął? No z takich powodów, że go nie kupili, jakby jak zawsze. Druga infekcja, najpopularniejsza teraz, to grypa. Oczywiście nie tak straszna jak COVID, absolutnie nie, więc nie chcemy tutaj nikogo straszyć, broń Boże. Natomiast jest lek
przyczynowy. Powiedz po prostu na grypę, to jest leczenie przyczynowe, to jest oseltamivir. To jest nazwa międzynarodowa, nie reklamujemy, nikt nam nie płaci tutaj za nic, więc absolutnie ten lek istnieje. Jeśli go się da w pierwszych 2 dniach choroby, to potrafi bardzo fajnie zadziałać i już jeden, dwa dni później czujemy się świetnie. A RSV? RSV to jest trochę inna historia, bo na początku RSV wygląda jak zwykłe przeziębienie, ale jeśli jesteśmy malutkim dzieckiem, to RSV często może dać nam kaszel i duszność i tak zwane zapalenie oskrzelików, które bardziej słyszy lekarz, osłuchując takie malutkie dziecko. Ja miałem takich pacjentów, bo ja leczę i dzieci malutkie, no tak, i dorosłe, jako lekarz rodzinny, jasne, tak. Więc wtedy po prostu słuchasz takie świsty, tak po prostu bardzo mocne, bo tam jest tam, no, po prostu zapalenie oskrzelików, czyli tych najmniejszych części naszych płuc, powiedzmy. No dobrze. I teraz tak. Ja zapadłam po świętach na taką, powiedziałabym, wirusoobjawową infekcję. I konsultowałam się z tobą i ty mi zleciłeś coś, co mnie trochę zaskoczyło, ale ja to zrobiłam, ponieważ powiedziałeś mi, żebym najpierw zrobiła sobie w domu, zanim gdziekolwiek pójdę i podejmiemy jakąkolwiek decyzję leczenia, test, który zróżnicuje ten wirusowy patogen, tak zwany test combo. Tak. Powiedz mi, dlaczego ty mi to zleciłeś, bo ja po raz pierwszy spotkałam się z domowym różnicowaniem patogenu. Słuszne pytanie. Efekt pandemii jest taki, że mieliśmy tyle różnych mutacji, że obecnie wszystkie te choroby, powiedzmy, infekcyjne, czyli grypa, COVID, RSV, mają bardzo podobne objawy. Tak. Kiedyś w przeziębieniu nie mówiło się o tym, że są bóle mięśni, a teraz... Grypie, to takie było grypowe. Tak, że zawsze tak, grypowe, bóle mięśni, suchy to już grypa, i grypa. Tak. To się nieprawda, a COVID daje bóle mięśni bardzo często. Daje. I to bardzo mocne. Więc COVID, przeziębienie, grypa, RSV, wszystko nagle zlało się w jedno, więc... Jeśli wiemy, że mogą być te same objawy, ale inne jest praktycznie leczenie każdej z tych chorób, no to lepiej na sam początku... Różnicowanie jest potrzebne. Dokładnie, wykonać test, który nam to powie. Ja wciąż czekam na te testy z Ministerstwa Zdrowia, bo oni obiecali, że będą w styczniu na samym początku. Jest początek stycznia, nie ma ich. Mówią, że będą za tydzień w ramach NFZ-u. W sensie w poradni u ciebie, poradni, tak, żebyś mógł pacjentowi zrobić, bo ja pracuję zrobić, na NFZ normalnie w przychodni państwowej i czekam na to, żeby te testy się pojawiły. Są testy na COVID, są czasem... Ja kupiłam kombo na 3 rzeczy. I na 3 rzeczy to jest jeden teścik i od razu wie się... To nie, my też nie reklamujemy, broń Boże, tych testów. Nie, to bo nie to są różne firmy. Chodzi tylko o to, słuchajcie, że trudno jest się dostać do lekarza. Trudno. I ja uważam, że to, co możemy jako mądre babcie zrobić w domu, zanim pójdziemy do lekarza, to lekarzowi ułatwi rozmowę z nami. Tak. Tak? Bo jeżeli ja bym do ciebie przyszła, gadaliśmy sobie na Skype'ie, tak? No bo tak się tak nie konsultowałeś, ale jak ja bym do ciebie przyszła i powiedziałabym, Michał, zrobiłam test combo na RSV, grypę i COVID. To ja sobie myślę, przykład, Boże, ty za odpowiedzialny pacjent. Prawda? Mądry, wspaniały pacjent. Nie miałam żadnego pozytywnego wyniku, więc wiemy, że czynnikiem jest innym ten mój zestaw objawów. Może paragrypa na przykład. Tak. I dałeś mi zalecenia, ja się zastosowałam, jestem dzisiaj w dobrej formie, żyję i znakomicie się czuję. Więc słuchajcie, jeżeli mamy takie objawy, a to teraz powiedz nam, bo teraz padnie pytanie na pewno i byłoby niegłupie, jakby padło, to w takim razie, jakie są typowe objawy dla infekcji wirusowej? No bo ten test jest tylko na 3 rodzaje wirusów. Objawy, które nam mogą wskazywać, że ten test combo warto by zrobić. Katar. Tak, oj tak. Ból mięśni, bóle głowy, ale uwaga, tutaj można je pomylić z zapaleniem zatok, osłabienie. Potliwość ja miałam straszliwą. Tak, właśnie, potliwość, takie uczucie trochę ciepła, trochę zimna. Ja po najdrobniejszej czynności pod tytułem posłałam łóżko i byłam taka cała jakby wilgotna, zmęczona i miałam takiego wilgotnego filmu na sobie, nienawidziłam tego objawu. Czy to jest typowe dla infekcji wirusowej? No, też nie możemy powiedzieć, że to jest patognomoniczne, czyli jak jest ten objaw, to na pewno jest ta choroba. Okay. Ale generalnie raczej to jest typowe dla infekcji wirusowej, raczej. Kolejna rzecz to oczywiście gorączka, ale to też może być oczywiście przy infekcji bakteryjnej. I kaszel. I co ciekawe właśnie z tym kaszlem, nie wiem czemu pacjenci, i to już bardzo dużo pacjentów mówi, ale już mi się odrywa, więc jest lepiej.
Ja bym nie powiedział, że kaset mokry jest lepszy od suchego, bo... Wcale bym nie powiedziała, on ma inne podłoże, prawda? Nie wiem, czemu ten mit funkcjonuje cały czas, że kaset mokry jest lepszy od suchego, ale faktycznie jest tak, że jak jest no na bo początku... pacjent czuje, jakby coś mu się usuwało stamtąd, tak? A jak się odrywa, znaczy tam się nazbierało no i to wcale właśnie, nie jest takie dobre. Dokładnie, więc to mogą być różne choroby. I rzeczywiście tak jest w przeziębieniu, że na początku ten kaszel przeważnie jest suchy i on przechodzi w mokry kaszel, ale to nie oznacza, że stajemy się zdrowsi. No właśnie, bo to taki mit też panuje, tak? Że tak samo jak leki mukolityczne nie są lekami przeciwkaszlowymi, jako farmaceuta powiem, tak? To fajnie, że to akurat powiedziałeś, bo to jest też mit, który bardzo mocno funkcjonuje w społeczeństwie, że biorę lek na kaszel mokry i myślę, że ten kaszel się zlikwiduje, że przestanę kaszleć. Tymczasem nie, właśnie to odwrotnie. To chodzi o to, żeby usuwać wydzielinę łatwiej. Żeby ona się łatwiej usuwała, a czasami nawet to wzmożone kasłanie jest wskazane. Dokładnie. I dlatego jak ma się kaszel suchy i bierze się lek na kaszel mokry, to się gorzej kaszle. O Jezus. I ile osób popełnia ten problem, to nie zliczę. A co powiesz mi na temat takiej historii jak lek na kaszel suchy i mokry jednocześnie? Błagam cię, powiedz coś. To znaczy, są takie leki, ale raczej... Ja wiem, no są takie leki, ale to dziwnie brzmi, no nie? Jakby lek na kaszel suchy i mokry trochę brzmi dziwnie. Oksymoron taki, nie? Jeśli to ma na przykład, nie wiem, nawilżać, może to dziwnie zabrzmi, nawilżać drogi oddechowe, ale generalnie jestem na nie, okej. Okay, ja też jestem na nie. Ja chciałam też wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, którą już kiedyś mówiłam i pokażę też ją tobie, czy powiem, bo nie chcę pokazywać. Znów wróciła na ekrany reklama jednego z środków rekomendowanych na zatrzymanie kaszlu, co jest też nieprawdą, ale znowu mamy historię taką, że po połknięciu na rysunku wpada do oskrzeli. Otóż informuję uprzejmie, mając zaświadka lekarza, że z jamy ustnej nic nie wpada do oskrzeli. Wszystko wpada do przełyku. Dostaje się do krwi i z krwią trafia do oskrzeli. Koniec. Ja jest powiem ta jeszcze reklama. Krok dalej jeszcze ja pójdę. Ja pójdę krok dalej niż ty. Ja powiem, że większość leków, które oglądamy w reklamach, czy słuchamy w radiu, że są reklamowane, to są leki, których ja bym w życiu nie polecił pacjentom. Ja jestem przerażony, jak ile pieniędzy jest pompowane w tę propagandę lekową. Leków, które naprawdę nie są skuteczne przy przeziębieniu. No. Słuchajcie, myśmy z Michałem podjęli współpracę i to nie tylko jakby we dwoje, a jest nas więcej. Stworzyliśmy taką stronę internetową Ambasadorzy Zdrowia. Gdzie tam jest zespół osób, który cały czas Michał jako inicjator tych ambasadorów zdrowia powiększa. Są to osoby, które bazują na rzetelnych, medycznych informacjach. Wiarygodnych, sprawdzonych, przebadanych i na każde słowo, które mówimy, jest dowód w postaci badań lub doświadczenia, bo empiryzm też w medycynie jest wykorzystywany. Więc bardzo będziemy dbać o to, żeby wszystko bazowało na fizjologii i patofizjologii człowieka, a nie informacjach z drugiej strony ciała, że tak powiem, a nie z głowy. Ja jeszcze wrócę do tego, co powiedziałem na początku. Na przykład witamina C, która jest tak reklamowana wszędzie, jest przeziębienie, bierz witaminę C. O ile skróci nam witamina C przeziębienie według badań naukowych? Ja powiem tak. Zgadzam się z tobą w tym kontekście, że nie ma badań naukowych, które udowodniły przeciwwirusowe działanie witaminy C. Witamina C, szczególnie w połączeniu z rutozydem, bardzo dobrze uszczelnia naczynia krwionośne, co jeżeli w przypadku kataru powoduje, że mamy drobne krwawienia z nosa, to nam pomoże. Ale odporności nam jako takiej nie podniesie, tylko uszczelni naczynia. I nie skróci radykalnie czasu objawów. Więc to nie jest podstawa przy każdym przeziębieniu, czy przy każdej infekcji, że musimy tej witaminy C mnóstwo brać. Ale nie będziemy mieli fundamentalnej różnicy. Tam w badaniach naukowych bodajże skraca się czas infekcji o 8%, do 8%. Więc może się równie dobrze nie skrócić praktycznie wcale. Wiesz co, Michał, my zrobimy cały taki program, bo dzisiaj na to nie będzie czasu, bo chciałabym, żebyśmy pogrzebali trochę w naszej wiedzy i w źródłach i zrobimy taki program o różnych właśnie takich, wiesz, krążących, powszechnych mitach i zrobimy, czy to jest kit, czy to jest mit. To koniecznie jeszcze trzeba powiedzieć właśnie o tych syropach na kaszel suchy i mokry jednocześnie. Tak. Albo kiedy ktoś ma kaszel mokry, a bierze syrop na kaszel suchy albo odwrotnie, że to też jest błąd. I jest jeszcze jedna nazwa tego leku przeciwwirusowego, tak przynajmniej jest reklamowany, chociaż nie jest to lek w ogóle przeciwwirusowy. Kończy się na sinę. Tak, który jest tak powszechny, jak ktoś do mnie przychodzi mówiąc, że go brał,
to ja po prostu, aha, no, no super, tylko to nie jest lek na to, co na pan czy pani chorują w ogóle. Więc słuchajcie, ja bym powiedziała tak, po to my tutaj jesteśmy we dwoje, ja farmaceuta, Michał doktor i naprawdę do każdego programu się przygotowujemy po to, żebyście wy, stadnie oglądając nasze programy, były mądrzejsze niż ci, którzy tych programów nie oglądają. Taki jest nasz cel. My z Michałem odpowiadamy za każde nasze słowo. Tak, to jest pewne. Mamy zawsze, zdajemy sobie z tego sprawę. Zdajemy sobie z tego sprawę, że cokolwiek od nas wychodzi, to my to wiemy. Lub jak nie wiemy, to mówimy, mam wątpliwości, muszę sprawdzić. Tak? No bo tak trochę lekko spekulujemy, ale tu akurat to, co mówimy, to wiemy. To absolutnie wiemy, więc zrobimy program o mitach, ale ja mam do ciebie kolejne pytanie. Zapadłyśmy na tą chorobę wirusową. Zrobiłyśmy sobie test, ten test combo. Dobra, bo ja ci powiedziałam, że ja zrobiłam i mi nie wyszedł żaden z tych wirusów, więc mi dałeś tam takie inne zalecenia. A co w sytuacji, jeżeli nam któryś z tych wirusów ten test pokaże, że jesteśmy pozytywni? Czy wtedy natychmiast do doktora? Jeżeli to jest COVID, to raczej tak, bo fajnie byłoby, żeby lekarz zapisał te leki na receptę już. Jeśli chodzi o wytyczne, to tam się nic nie zmieniło prawie od roku. Tam są trzy rzeczy. COVID, grypa A i B wykrywana i RSV. Tak, jeśli chodzi o grypę, to też bym powiedział lekarz, bo są leki przeciwwirusowe, które mogą pomóc. Jeśli to jest czwarta, piąta doba, nawet nie wiem, siódma i pacjent czuje się już prawie dobrze, no to rzeczywiście może nie ma sensu już brać tych leków i obciążać organizm, ale jeśli to jest druga doba i czujemy się naprawdę źle... To sznura do doktora. Tak, tak, to byłoby fajnie się dostać, bo jeśli lekarz szybko wypisze ten lek, to byłoby dobrze. A RSV to jest już trochę inna historia, bo RSV niby na początku leczy się objawowo, ale jeśli to jest malutkie dziecko... No to nie my, ale może być nasz wnuczek albo wnuczek. I miałem taki przypadek właśnie, że przyjechała rodzina, troszkę kasłali, w domu było dziecko tam kilkumiesięczne i dziecko po trzech dniach już miało objawy duszności, kaszel, już przyszli do mnie rodzice tego dziecka i trzeba było dziecko natychmiast hospitalizować, żeby przeżyło. Ojoj. Bo to już było zagrożenie życia, to dziecko miało już duszność. Ale wiesz co, my trochę też reagujemy w starszym wieku podobnie jak dzieci, prawda? Bo ten nasz układ odpornościowy tak parabolicznie idzie. Jak u dzieci jest mało limfocytów i one rosną, 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 tak u nas potem spadają, spadają, tak, spadają. Tego też można być dłużej zakaźnym. Tak. Dziecko może być dłużej zakaźne. Osoba starsza może być dłużej zakaźna. Więc słuchajcie, na pewno... Trzeba spróbować, po pierwsze, no dobra, a w takim razie jakie będą, bo powiedziałeś mi, jakie są objawy chorób wirusowych. To już wiemy, wiemy, że mamy test. A jakie są objawy chorób wskazujących na zakażenie bakteryjne? Ale to jest super trudne pytanie, naprawdę, to jest bardzo trudne pytanie. Pamiętajmy, że powikłaniem wielu z tych chorób jest zapalenie płuc z nadkażeniem bakteryjnym. I czasem ciężko jest odróżnić, bo tylko jest kaszel i gorączka, i znowu jest dalej kaszel i gorączka. I ktoś przychodzi za tydzień i już osłuchowo ma zmiany, zapalenie płuc, czyli powikłanie grypy na przykład, to jest zapalenie płuc, już bakteryjne. I wtedy trzeba dać antybiotyk. Bo niestety nieleczone zapalenie płuc może prowadzić do jeszcze gorszych powikłań ze zgonem. Dobra, ale to mówisz, co ty dasz, jak my już przyjdziemy. Jakie objawy mogą nas zaniepokoić? Nieustępująca, to będę zawsze podkreślał z największą mocą, nieustępująca po lekach gorączka lub gorączka, która ustępuje tylko na chwilę. I tu znowu przykład było... Czyli na czas działania leku, a potem znowu jest do góry, tak? Tak, znaczy nawet niech to będzie tak, że nie wiem, ustępuje na godzinę, dwie i zaraz wraca to 38,5, 39, 40, to znaczy, że coś jest nie tak. I wtedy, wtedy trzeba wrócić do lekarza i ja bym wykonał jeszcze inny test. Ja wiem, że to jest może skomplikowane dla naszych widzów, ale test CRP czasem też, czyli test stanu zapalnego. Może nam uratować życie. I też miałem takiego pacjenta, tylko gorączka, jeden dzień, drugi, trzeci. Zrobiliśmy test CRP, był poza skalą. Znowu do szpitala, tydzień później ten pacjent wrócił i też dziękował za uratowanie życia, no bo gdyby nie ten test, to byśmy nie wiedzieli po prostu tego. Tak, ja widziałam, bo ty cytowałeś nawet tego pacjenta chyba u siebie tam wypowiedź. I to był też pacjent pomiędzy pacjentami, że o, znowu dziecko z gorączką, któreś tam 30 dzisiaj. Oj, oj, oj. No nic, słuchajcie, ale ja chciałam wam powiedzieć, przed świętami, bo ja teraz miałam taką infekcję wirusową, z którą tam po świętach walczyłam, ale przed świętami, jak pamiętacie, moje zdjęcie z okładem na głowie, również mnie leczył Michał,
okazało się, że mam dosyć masywną anginę, ale dlaczego anginę, czyli ropne zapalenie migdałów. Tak. Ale dlaczego o tym mówię? Bo ta angina zaczęła się od bólu pleców. Słuchajcie, teraz się okazuje, że jednym z pierwszych objawów anginy jest ból pleców. Czy ty się z tym spotkałeś? Bo ja to przeczytałam w jakimś... W ogóle mięśni mogą być pierwszym objawem różnych infekcji. Ja byłam tak infekcji. Obolała, że ja myślałam, że ja się w ogóle nie mogłam ruszyć. Ale to są niektórzy pacjenci, którzy mówią, że bolą ich uda. A, czy jakiekolwiek łydki. Duże mięśnie, tak. Słuchajcie, ale teraz tak, ta gorączka, bo poruszyłeś ważny temat. Tak. Bo jeśli nasi widzowie mają zapamiętać coś, już nie myślę o tych testach, niech pamiętają, że ta gorączka, jeśli jest naprawdę wysoka, to po lekach powinna spaść. Jeśli nie spada, coś tu nie gra. No dobra, ale teraz tak, znowu wrócę do reklamy. O. Znowu mnie szlak trafił, ponieważ była, nie wiem czy jeszcze jest kontynuowana, ale była na pewno przed świętami, duża kampania o tym, żeby podawać leki przeciwgorączkowe, jak i stan podgorączkowy. A właśnie. Spadłam z krzesła, jak to usłyszałam. Powiedz mi, jak mamy działać z tą gorączką? Mamy tak, 36,6 norma, tak? I teraz... do jakiego momentu ta gorączka jest dla nas korzystna? Czy to jest mit, czy fakt, że ona jest korzystna? A od jakiego momentu ona jest naszym wrogiem? Dobrze, że to powiedziałaś. Dobrze, że o to pytasz, bo jestem pewien, że zaraz by były komentarze. Jak to lekarz każe leczyć gorączkę? Jak tak można? Przecież gorączka jest zdrowa. Owszem, oho, tak, ale ja bym powiedział, że do wartości 38,5, chyba że ktoś ma na przykład pewne niedobory odporności, znaczy, że ktoś ma na przykład jakieś... jeszcze inne dodatkowe czynniki ryzyka, na przykład małe dziecko ma drgawki gorączkowe. No to wtedy, jak będzie 38,0, już dajemy gorączkę, bo się boimy, że dojdzie do drgawek. Jasne, ale wróćmy do nas, starszych osób. Zaczynamy mieć temperaturę. I tak mamy, wiesz, 37,2, 37,3. Nie dajemy leku. No właśnie, do jakiego momentu? Bo stan zapalny i gorączka aktywizuje nasz układ odpornościowy i to jest dla nas dobre. Czyli to jest do jakiej wartości ta gorączka to jest dobrem zimu? Ja bym powiedział 38,5, chociaż są tacy lekarze, którzy mówią, że do 39,0. O Jezus Maria. Dobra, ja bym została przy tym 38, bo ja ci powiem jeszcze taką ciekawostkę a propos mnie, ciekawostkę, że ja po swoim ojcu odziedziczyłam coś takiego jak gorączkooporność. Mhm. Czyli ja gorączkuję trudno. Mhm. I bardzo mała gorączka powoduje, że ja jestem nieżywa. To też jest jeden z takich czynników, ja, że można rozważyć... 37,5, Michał, ja umieram. Że można rozważyć już leki, ja ale to dlatego, żeby pacjent się po prostu lepiej tak poczuł, a nie dlatego, że jakoś to spektakularnie pomoże nam. Bo stan zapalny, gorączka, tak jak mówię, aktywizuje nam układ odpornościowy. Czyli słuchajcie, do 38 na pewno, nawet do 38,5... nie bierzmy leków przeciwgorączkowych, bo zatrzymamy ten mechanizm obronny. Ale też zastanówmy się, bo to też jest tak, że czasem te leki są też lekami nie tylko przeciwzapalnymi, ale też przeciwgorączkowymi. I przeciwbólowymi, więc jak nas bolą plecy strasznie, to weźmiemy ten lek. Więc i tak, on ma trzykierunkowe działanie, tak, więc ta gorączka i tak nam trochę spadnie. No. Medycyna są odcienie szarości niestety, to nie jest czerni biel, więc to jest ta trudność. To prawda. Pamiętajcie o tym, że jako farmaceuta powiem, że bardzo ważną rzeczą jest, jeżeli się nie dostaniecie do lekarza i na własną rękę będziecie kupować leki w aptece, to uwaga na kupowanie leków o składzie, które ma podobne działanie. Mhm. Prawda? Mhm. Bo jeżeli na przykład kupimy sobie lek, który ma w składzie ibuprofen, prosty ibuprofen, tak? A kupimy też lek złożony na przeziębienie, który też ma w składzie ibuprofen, to przedawkujemy ten ibuprofen. Najbardziej jeszcze rzecz, która mnie też bawi, to, że są leki, które są reklamowane jako leki na grypę, ale nie są lekami na grypę. O! Kończą się na literę X i każdy mówi, że o, już wziąłem ten lek, ale nie do końca pomógł. Ja nawet nie wiem, co to jest to z tym X-em, słuchaj. To już nawet nie mówmy, nie wymieniajmy tego leku. Nie, ja nie chcę tutaj... Słuchajcie, ja nie chcę iść nikim na wojnę, ale ja chcę tylko, żebyśmy my mądrze rozglądały się po świecie medycznym na tyle, na ile osoby będące laikami mogą to zrozumieć. Dlatego wam to z doktorem tłumaczymy trochę tak na chłopski rozum, żebyśmy też niezbyt... Wiesz, każdy chce szybko wrócić do zdrowia, no to jest normalne. W związku z tym chwytamy się różnych takich zmasowanych metod. Tak.
I teraz tak, to prawda, nie miałam ci tego pytania zadawać, ale ci je zadam, bo na pewno to wiesz. Jest trochę odsądzona od czci i wiary substancja, kwas acetylosalicylowy, popularnie zwany aspiryną, który kiedyś był w przypadku przeziębień podawany masowo i moim zdaniem, w moim pokoleniu i nieco starszym, jeszcze ta królowa aspiryna istnieje. Ja bym nie podawał. No właśnie, a u starszych osób, co jeszcze mamy? Bo u starszych osób jest krwotoków, ryzyka krwotoków, bo często seniorzy biorą po prostu aspirynę od pewnego wieku. My nie wiemy nawet, że na przykład taki lek jak Akard, powiem nazwę, to jest też kwas acetylosalicylowy. Tak. Jeszcze tego dodamy ibuprofen i jeszcze leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, możemy rozrzedzić krew, może dojść do krwotoku z nosa, ale niestety też może dojść do bardziej niebezpiecznych krwotoków. Tak. Ja miałem ostatnio pana, który dostał krwotoku, dlatego, starszy pan, senior, dlatego, że dojadał jeszcze do tego cebulę i czosnek. Które też rozrzedzają gęstość krwi. Tak. O, i doszliśmy do tego dopiero po jakimś czasie, że zaraz, przecież ten pan jeszcze codziennie na cały codziennie i on mówi, że on to robi od lat. I rzeczywiście, no, był problem. Słuchajcie, uważajcie z kupowaniem leków. Ja myślę, że nie trzeba mieć wcale wielkiego medycznego wykształcenia, żeby czytając skład leku widzieć, że substancja jest ta sama. Tak? Ibuprofen. Niestety są też pochodne różnych substancji, które jest trudno już identyfikować, nie mając medycznego wykształcenia, ale w tym nam na przykład pomoże farmaceuta, który wie, gdzie są zbitki tych substancji czynnych. Tak. No dobra, to teraz tak, słuchaj. Jak mamy się kurować w domu? Bezwzględne zalecenia i bezwzględne przeciwwskazania. Bezwzględne zalecenia najpierw. Tak, zalecenia. To jest coś, o czym wiele osób nie pamięta, a to jest banał. Odpoczynek. Tak. Nie ma czegoś takiego, że nie, będę chodził do pracy z tą gorączką, bo muszę pracować. Albo posprzątam w domu, jak jestem chory. Tak, albo nie wiem, zajmę się, będę coś czytał do pracy, coś będę załatwił, jakieś spotkanie online. Bo po prostu, jeśli będziemy cały czas musieli aktywizować swój organizm, to on się nie skupi na leczeniu, bo on teoretycznie sam powinien dojść do tego. Odpoczynek, czy to znaczy, że po prostu mamy leżeć w łóżku? Leżeć w łóżku, pić może być wodę, na kanapie pod kocem. Relaksować się, spać. Wtedy nasz organizm zbiera siły do walki z chorobą. Jeżeli wychodzimy na zakupy, jeżeli się spotykamy, jeżeli musimy iść do pracy, musimy bo coś posprzątać tam, koniecznie. No to będą mniejsze szanse na wyzdrowienie. Nie dajemy tyle szans naszemu organizmowi. Słuchajcie, ja wam coś powiem. Ja myślę, że dla nas babć, które są, wiesz, tytanami pracy z reguły. My mamy zawsze coś do zrobienia w tej chałupie, wiesz, się kręcimy jak te gie w przeręblu za przeproszeniem. Bezwzględny odpoczynek, jeżeli jesteśmy w stanie infekcji. Mówi to doktor, a ja to powtarzam, żebyście to usłyszały. Nic nie robimy. Każemy się obsługiwać, a jak nas nie ma kto obsługiwać, to czynności wykonujemy minimalną, niezbędną ilość. Co, czyli odpoczynek, spokój święty. Co jeszcze? Jemy regularnie, nie to, że cały dzień się głodzimy. I trzecia rzecz, ale to oczywiście powtarzamy nieustannie, to jest nawodnienie. Tak. O właśnie. Nawodnienie, właśnie. Na nawadniamy się, tak jest. Nawodnienie jest woda, bardzo ważne. Woda, ja zawsze jest najtańszym lekiem. To prawda. Dostępnym. A ja słyszałam, a propos tego jemy, też musimy kiedyś sobie zrobić o tym dyskusję, bo ja znowu słyszałam taką koncepcję. Oczywiście jednym z objawów różnych chorób, między innymi infekcji, u dzieci i u dorosłych jest brak apetytu. Mhm. Ja bym powiedziała tak, moje doświadczenie na mnie i na rodzinie pokazuje, że nie zmuszamy się do jedzenia. Mhm. Czy zmuszamy się? Bo ja się na przykład nie zmuszam. Jak nie mam apetytu, troszkę trzeba to zjeść, piję, ale teraz piję pytanie, skąd jest ten brak apetytu? A może jest właśnie w gardle coś, prawda? Może mamy chorobę gardła, infekcję. Dlatego ja na przykład jak dziecko ma mały, niewielki apetyt, to ja zawsze mu zajrzę do gardła, bo może ono nie je, dlatego że ma kłopot z przełykaniem po prostu, o czym nie powiem, bo na przykład jest za mało, albo nie umie wytłumaczyć. Dobra, okej, to załóżmy, zgadzam się, idźmy w tym kierunku, że jednak jemy, a czy w diecie coś powinniśmy zmodyfikować? Czy ona powinna być taka sama jak do tej pory? Czy lżejsza? Czy może płynna? Ja czy raczej może lżejsza. Papkowata? Raczej lżejsza. Raczej. Nie dobrze, zamawiamy pizzę i jemy sobie burgery smażone, bo to, po co aż tak się obciąga? Raczej zupę jarzynową na ciepło. Czemu nie? Rosołek. Ja zawsze mówię, że rosołek to jest w ogóle... Akurat ja nie lubię rosołku, ale... A ja mogę, słuchaj, ja mogę na bezludną wyspę wyjechać z rosołem na całe życie. Tak, i tutaj mam, zdaje się, wiele zwolenniczek. Dobra, czyli mamy tak. A co z temperaturą pomieszczenia?
bo to jest też kolejny temat. Temperatura pomieszczenia dla mnie niezmiennie w zimie 21 stopni. Chyba, że jesteśmy w sypialni, wtedy nawet tam 19 może być. Tak, podobno mózg najlepiej śpi w 18 stopniach na zewnątrz. No, może być tam, można rzeczywiście. Czy wietrzymy? To zależy od zaleceń, tam WHO tam do 18 mówi, ale to tam różne są też opinie. Ale jeśli mamy mieć jakiś konsensus 21 stopni, 22, super. Teraz innym problemem jest wilgotność powietrza, bo na to nikt nie zwraca uwagi, nie wiem czemu. Tak. I potem pytam się pacjentów, no dobrze, kaszle pani, a jaka jest wilgotność powietrza? A wie pan, bardzo niska, 30%. Ja mówię, no to będzie pani kaszleć jeszcze z miesiąc pewnie. Zwłaszcza jeśli to jest dziecko, to też ten kaszel może się długo utrzymywać. Wilgotność. I odwrotnie, za duża wilgotność też powoduje kaszel. No tak. Zwłaszcza jeśli ktoś ma na przykład alergię na roztocza. I to jest też bardzo charakterystyczne, że kaszlemy, a potem się okazuje wilgotność 80%. Wiesz co, a ja pamiętam z czasów mojego dzieciństwa, kiedy nie było takich, wiecie, nawilżaczy, jak teraz są i tak dalej, że kiedy ja byłam chora, to pierwsze, co robiła moja babcia, to kładła na grzejniki mokre ręczniki. Ciekawe. I to kiedyś nawet, jak były kaloryfery takie żeberkowe, bo teraz to są takie płaskie, to były takie kamionki. No tak, ale nadal one są. Słuchaj, u mnie w domu całe życie mój ojciec dolewał wody. Tak. Na wszystkich grzejnikach były po dwie, trzy kamionki, żeby była ta wilgotność. A ja wam powiem jeszcze jedną rzecz, może też o tym nie wiesz, słuchaj. Wiecie, jaki jest, bo nie każdy może mieć miernik do wilgotności powietrza. No tak? No bo ta pani akurat miała, powiedziała 30%. A ktoś tutaj pyta, a ja nie wiem, jaką mam wilgotność, nie? Powiem wam coś. Bardzo częstym objawem zbyt suchego powietrza jest to, kiedy nas strzela prąd. Jak dotykamy kogoś, jak chwytamy za klamkę. Tak? Nie wiedziałem o tym. Tak, ja to ostatnio wyczytałam. A ja bym inaczej powiedział. Jeśli budzimy się w nocy i mamy sucho w gardle i chcemy napić szklanki wody, to wtedy to oznacza, że możemy być bardzo nisko. Oraz to strzelanie. Ja to ostatnio wyczytałam i jestem zachwycona tym objawem, który wam podaję. Jak nam strzela prąd, to czasami tak jest, znaczy, że mamy za sucho w naszym pomieszczeniu. Dobrze, Michał, my tak możemy, słuchaj, godzinami. Tak. Na pewno cię tu ściągnę w najbliższym czasie o tych kitach i mitach, bo musimy o tym porozmawiać. Szczególnie u nas babci jest dużo takich zakorzenionych i fajnych, i też trochę takich rzeczy, które dziś medycyna jednak odczarowuje. Tak. Może jeszcze zdążymy powiedzieć o nich, bo o jednej, co najmniej od dwóch z tych rzeczy chciałbym powiedzieć. No to mów szybciutko, bo ja tutaj już mam, wiesz, ale mów. To teraz może jeszcze, co może się nam przydać z tej medycyny starej, no z tego tak i tak. Ziołolecznictwa i tak dalej, bo tu też jest mnóstwo mitów. I medycyna uznała dwa z tych leków, powiedzmy, ziołowych, jako te przydatne przy przeziębieniu. To jest jeżówka, echinacea. A to nawet jest chyba w tabletkach. Można kupić. Ja nawet nie wiem, jest w tylu różnych formach jeżówka. Ale jest na pewno, nie trzeba jej szukać na łące, ona jest w aptece. Nie, no jest tabletka jeżówka. Echinacea. I pelargonia afrykańska. Pelargo jest też taki chyba syrop. Różne są. Z pelargonią to są przeróżne preparaty. I to też jest wysyp w ciągu ostatnich 2 lat. A ja już 3 lata temu mówiłem o pelargonii afrykańskiej, bo już wtedy były fajne badania. Gabinet wróżb otwórz, słuchaj. I wtedy w internecie, co on mówi, jaka pelargonia? A teraz to jest w podręczniku. Jeden z najskuteczniejszych leków, pelargonia afrykańska. Słuchajcie, ja jestem za tym, żeby... Ja w ogóle bardzo nie lubię nazwy medycyna alternatywna. Ja bardzo lubię nazwy medycyna komplementarna. Dlatego, że trzeba korzystać ze zdobyczy medycyny i myśli medycznej nowoczesnej i nie zapominać o tym, co nam może pomóc, co pochodzi z natury i stosowane było od zawsze i jest sprawdzone. Łączmy tę wiedzę, a my z doktorem będziemy to robić razem z wami, żeby wam było tą wiedzę razem łatwiej użyć. Nie mów, że już koniec. Już... No a już słuchaj, to już dawno koniec. Okej, dobra. 10 minut temu skończyliśmy, nie? Dobrze, przepraszamy. To my spadamy, tak? Michał, bardzo ci dziękujemy za wizytę. Zajrzyjcie na stronę ambasadorzyzdrowia.pl, ja tam jestem, zresztą byłam zaproszona jako pierwsza. Doktor Michał, zapraszam, tam czasem jest może za dużo humoru u mnie na stronie, ale generalnie tam staram się wstawiać różne... Jeżeli któraś z was jest TikTokowa... Ja jestem TikTokowa i wszystkim polecam TikTok, zrobimy też o tym program. Michał ma przekomiczne takie,
powiedziałabym, historyjki z pacjentami, które nagrywa aktorsko z bardzo miłą panią Giną, o ile pamiętam. Naprawdę, słuchajcie, boki zrywać, a to wszystko pochodzi z jego doświadczenia. Prawie wszystkie z gabinetu. To są autentyki. Tak, tak. Ale to znaczy, to aż się... Ale my nie. My, mądre babcie, nie. My ci nie będziemy nie, tam pasować. Ale tam też są moje gafy, też tam są filmiki tak. Z moimi gafami. Oglądajcie. Doktor Michał na TikToku, doktor Michał na Instagramie, Michał Domaszewski na Facebooku, ambasadorzy zdrowia, ramię w ramię. Znajdziecie. Na pewno znacie.